Witam Państwa w środę 23 listopada ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu śmiertelny wypadek, wystawa w palmiarni i sprawy czołgu ciąg dalszy. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam na serwis. Do tragicznego wypadku doszło we wtorkowe popołudnie w centrum Gliwic. Przed godziną 15 powiadomiono policję o wypadku drogowym z udziałem motocyklisty. Wstępnie ustalono, że na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej, Konarskiego, Częstochowskiej i Kłodnickiej motocykl uderzył w lewy bok samochodu marki Volkswagen Golf. Auto kierowane przez 60-latka z Zabrza wyjeżdżało z podporządkowanej ulicy Konarskiego, zaś motocykl nadjeżdżał od ulicy Wrocławskiej. 37-letni kierowca motocykla w wyniku odniesionych obrażeń zginął na miejscu. Oględziny przeprowadzili policyjni śledczy oraz prokurator. Górnośląskie Stowarzyszenie Akwarystów oraz Miejski Zarząd Usług Komunalnych znów zabiorą gości Gliwickiej Palmiarni w niezwykłą podróż po podwodnym świecie fauny i flory. Od najbliższej soboty wyjątkowa wystawa akwarystyczna. W kilkunastu akwariach przedstawione zostaną ryby oraz aranżacje roślin wodnych. Dodatkową atrakcją będzie tak zwane paludarium, zasiedlone pająkami, czyli terrarium o bardzo wysokiej wilgotności, zawierające zbiornik wodny. Będzie można zobaczyć również wyjątkowe ryby z kolekcji palmiarni, które na co dzień nie są eksponowane w zbiornikach pawilonu. Wystawa potrwa do 11 grudnia. Prezydent Zygmunt Frankiewicz wziął pod uwagę opinię mieszkańców oraz apel gliwickich radnych i wystąpił tym razem do Ministerstwa Obrony Narodowej o przekazanie czołgu T-34 miastu. List w tej sprawie został wysłany na początku tego tygodnia. O wyrażenie opinii w sprawie przyszłości czołgu prezydent poprosił mieszkańców Gliwic. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło blisko 150 e-maili oraz pism. Zdecydowana większość osób biorących udział w sondażu opowiedziała się za pozostawieniem pojazdu na dotychczasowym miejscu. W podobnym duchu wystosowany został apel gliwickich radnych, przegłosowany na listopadowej sesji Rady Miasta z stosunkiem głosów 22 za, 1 przeciw oraz 1 wstrzymujący się. Gliwiczanka w finale programu Mam Talent. Aleksandra Bednarz, poldancerka i bohaterka jednego z odcinków naszego programu Pasjonaci, zauroczyła swoim półfinałowym występem zarówno jurorów, jak i widzów popularnego talent show. W efekcie w najbliższą sobotę będzie mogła zaprezentować się w odcinku finałowym. Ola ma szansę wygrać 300 tysięcy złotych, dlatego liczy na wsparcie wiernych fanów, których SMS-y mogą zapewnić jej wygraną. Bez wątpienia byłaby to też nie lada promocja dla naszego miasta. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Pełna oferta programowa Telewizji Imperium dostępna jest w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już jutro o stałej porze.